Dzień dobry, po raz nie wiem który. Dzisiaj kolokazy jadalne. Zastawa w Donicy. Wiadomo, że nie będzie rosło tak pięknie, jak jest w gruncie. Dlaczego? Pamiętajcie, ograniczenie korzeniowe. Zapomina się podlać. Składniki odżywcze zeżre szybciej, bo korzenie się owijają w koło donicy. Nie dziwcie się, jak uprawiacie rośliny w donicach, będą mniejsze. Będą okazałe, fakt faktem, ale jak będziecie pilnować, dawkować na czas wodę, nawóz, no moja, u mnie trawa jest koksem, dostaję miliara kompleks, tak co jakiś czas rzucę kuleczki. Teraz patrzcie na to. Tu jest kolokazja, a moja ręka się pokazuje, kolokazja jadalna i tam też jest. Na środku, widzicie tą różnicę? Tutaj. O, burza idzie. Tutaj i tu jestem bliżej. O, taką samą odległość mam. Jest różnica, nie? Patrzcie na to. Dostaję jakiś kropek, ale nie wiem o co chodzi. Nie wiem, może ktoś z was wie. Co tutaj się tak dzieje? Albo może za dużo z nawozem przedobrzyłem ostatnio, bo rzucałem dosyć często właśnie ten koksik Milajara. I znowu tam jeszcze jest. Nie mam zamiaru na razie koksować. Zobaczcie. Ile już pięknych tych odnóg. To jest ta sama, co w tamtym roku była w tym miejscu. No konkretne liście to już ma naprawdę przewilgachne. Ja takie liście miałem na jesień w tamtym roku, w październik, listopad gdzieś tak wykopywałem. Wyobraźcie sobie, że to przymrozki czekam aż zetnie, totalnie ścina przymrozek i dopiero wykopuje. Listopad albo grudzień, był film na bank na YouTubie, jak wpiszecie kolokazja jadalna czy kolokazja skulenta, wykopywanie, stalewiak. Pamiętajcie, tagujcie. Różne rośliny, jak chcecie znaleźć te, co uprawiam, wystarczy wpisywać stalewiak i resztę, na przykład stalewiak konopie, stalewiak legalne wszystko jest, pamiętaj, jak ktoś nowy jest. Jak znajdziecie, się wpiszecie, wszystko znajdziecie. Konopie, wróć. Kurde, się zamotałem. Waszyngtonia, stalewiak. Maureli, zielony stalewiak. Te Ventricoso maurei, stalewiak. Paulownia, stalewiak i tak dalej. Brugmans jest stalewiak. Wszystko na tym kanale znajdziecie. A wracając do tych, no zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie. O, takie to sobie porosło. Morda się cieszy. Bez kitu. Mam jeszcze dwie sadzonki takie większe od niej. Zobaczcie, jakie liście. I też se radzą, ale no wiadomo, no w doniczkach tak nie będą rosły tak pięknie. O, okazale. Tu mam kolokazję skulentę z marketu. Kurde, zaczynają zakrywać, ale też rośnie. Wydaje mi się, że to będzie to samo. Ta kupna ze sklepu, jak sprzedają sklepy, a kolokazja jadalna. A może i nie. Czas pokaże, czas zweryfikuje, jak ja to mówię. To wszystko wyjdzie w czasie. Czy to jest to samo? Gdzie jest donica? Wróć, gdzie jest? Czekajcie, pójdźcie ze mną. W sumie to chodzi. Chodźcie ze mną, idziemy po konewkę. O, leży. O, lilie, jak leżą tutaj. O liliach za niedługo nagram. Też filmik jeszcze jeden, jak to wszystko pięknie, potężnie się rozkwitło. Wiem, że ostatnio wrzuciłem, tylko to był film z 4 dni wcześniej nakręcany, a lilie dosyć szybko sobie, jak wiemy, no, lilie dosyć szybko rozwijają liście, jak już zaczynają, nie? Bardzo dużo wody leję tym dziadom. Kurde, tam się szczypać. Przeważnie tu właśnie leję, tylko wiecie, no jak mam smartfona w ręku, to trochę gorzej. O tak, o! One bardzo dużo wody wymagają. Można prawie w bagnie to może stać. Naprawdę, wody się nie boją, nie gniją. Szczególnie jak jest gorąco, to można lać. A teraz tak, słuchajcie. A, u mnie deszcz pada co 2-3 dni. To nic, ten deszcz jest za mało na takie rośliny. Bananowce to wszystko. Widzicie tam zraszacze? Te zraszacze ostatnio jak zjechałem, wczoraj chodziły godzinę. One dużo, one wylewają gdzieś tak na godzinę 10 litrów wody. Chodziły godzinę, dzisiaj chodziły też godzinę. W różne miejsca je przestawiam. Na przykład Brugmansie, nie było mnie, czekajcie, od czwartku do niedzieli. Nie było to podlewane. Czekajcie chwilkę. I zobaczcie, jaki efekt. Liście pożółkły. No taka prawda. O, szatana widzę. Siostra jeszcze jest. Dobra, to by było chyba na tyle. Nagadałem się. Jak macie pytania, pytajcie śmiało. Z czasem porobię im zdjęcie i wam pokażę z człowiekiem, jak to wygląda. No, patrzcie. Brak efektu wody. Co zrobiło? Chce kwitnąć. Jak widzicie, ile będzie kwiatów, to trzeba, o, zraszać i rąbał godzinę. W koło chodzi, ale tu też mocno lało. Każda praktycznie ma żółte liście. Jak są duże, potrzebują dużo, dużo więcej wody. I takie padanie z nieba to sobie nic nie daje. Za mało po prostu. O, widzicie? Aż gnój. Tego może tak nie widać. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia.